Cześć! Dzisiaj jesteśmy w Elblągu. Pokażę Wam jego atrakcje, ciekawostki i opowiem Wam o jego historii. Zapraszam! Naszą podróż rozpoczynamy od rekonstrukcji historycznej tuż pod katedrą Świętego Mikołaja. Ratusza Staromiejskiego możemy zobaczyć dawną kapsułę czasu. Drugim punktem naszej wycieczki po Elblągu jest Katedra Świętego Mikołaja. W sezonie turystycznym można udać się tam na wieżę. Trzecim punktem naszej wycieczki jest rynek i brama targowa. Rynek jest taki jak w pozostałych miastach o układzie grzebieniowym, czyli ulice główne są do nabrzeża i pomiędzy nimi jest taka główna droga, która pełni funkcję rynku i właśnie to jest ta droga. Niestety podczas II wojny światowej Stare Miasto zostało kompletnie zniszczone, nawet ruiny zostały zniszczone i nawet ludzie myśleli, że nawet te niewidzialne zabytki nie pozostaną, czyli układ ulic. Ale w ostatnich latach starówka elbląska zostaje odbudowywana. Niektóre kamienice są przywracane tak jak dawniej, a niektóre, tak jak tutaj widzimy, w takich nowocześniejszych formach. Myślę, że Elbląg to jest jedyne miasto o układzie grzebieniowym zbudowanym w XXI wieku. Pod bramą znajduje się pomnik piekarczyka. Z tym pomnikiem jest związana legenda o najeździe. Pewnego dnia mama przyszła ze swoim synem piekarczykiem do piekarni. Chciała się tam zapytać, czy on tam mógłby tam dostać pracę w tej piekarni. Pan, który tam był mistrzem tej piekarni, czyli takim szefem, powiedział, że nie ma problemu, może go zatrudnić. Piekarczyk był najbardziej pracowity ze wszystkich osób, które były w tej piekarni, aż do pewnego dnia, kiedy właśnie był najazd krzyżaków. Rycerze wszyscy wyjechali poza mury miejskie tam na jakąś wyprawę i wtedy właśnie krzyżacy zaatakowali miasto Elbląg. Ludzie na początku powiedzieli, żeby szybko wziąć bramę, opuścić, żeby zatrzymać tych krzyżaków przed wstąpieniem do miasta. I piekarczyk właśnie powiedział to i oni to zamknęli. Ale nie do końca, bo brama nie chciała się zamknąć tylko do połowy, tak jak tutaj jest zresztą. Dlatego piekarczyk powiedział, żeby właśnie wzięli inni ludzie miecz, i przecięli tą taką linię, żeby brama mogła spaść. Niestety, nie mieli miecza i właśnie dlatego piekarczyk tą swoją łopatą wziął i przeciął ten sznurek, tym samym uratował miasto. Ludzie wtedy, którzy tutaj stali, mieszczanie, dokładnie w tym miejscu, byli szczęśliwi, że właśnie piekarczyk uratował ich miasto i właśnie wzięli go, podnieśli go i właśnie świętowali do czasu, gdy właśnie nie przyszli wojska. I właśnie krąży legenda, że jeżeli się go tutaj po nosku pogłaszcze, to przynosi to szczęście.
Tutaj znajduje się bulwar nad rzeką Elbląg. Tutaj kiedyś stały sobie kamieniczki, a tutaj była kiedyś wyspa Spichrzów, ale przez wojnę zostało to wszystko zniszczone. Kupiliśmy bilety do Muzeum Archeologicznego i właśnie teraz zwiedzamy. Dom pocieniowy żuławski. I wiatrak, już nie pocieniowy, ale też żuławski. Straszna bubla jakaś. O, tutaj jest taki dawny dom chyba. Tutaj jakaś kuchnia. Kuchnia dawna. Cała czarna od dymu węglowego. Tutaj jakiś salon. Tak. Jakiś salon. O, tutaj do robienia tego masła. O, i tutaj taki pokój bardzo ładny. I strój ludowy. Super. Tutaj jest jakiś chyba plan całego. Aha, bo to jest chyba dom pocieniowy taki. Aha. Tak, na pewno. A tak wyglądało stare miasto Elbląga po wojnie. Tak jak wam mówiłem, zostało bardzo mocno zniszczone. A obok mamy zbiór dawnych zdjęć. Zdjęć no z... No, jeszcze sprzed wojny, no. Bardzo ładnie to wyglądało. W następnej sali możemy podziwiać dawną ceramikę. Tutaj jest jakiś też krzyż. Już chyba to nie jest z ceramiki. Wszystko bardzo ładnie odzorowane. O, tutaj bardzo piękna rzeźba. I tutaj jakaś taka skrzynka. Tutaj jakieś zwierzęta są. Jakieś dawne krzesło. Wszystko jest piękne. W następnej sali możemy podziwiać dawne uzbrojenie rycerzy. Tutaj jest no, taka zbroja, no... metalowa, czy jakaś tam, już nie wiem. A tutaj kolczuga. I tutaj bronie dawne, którymi się posługiwano. Miecz, jakieś herby. Wszystko bardzo pięknie jest odwzorowane. Naprawdę jest super. Jak na dwie pierwsze sale, które już zobaczyliśmy, no przepraszam, na trzy, to jest naprawdę bardzo dobrze. W następnej sali możemy podziwiać przepiękny piec kaflowy. Super, naprawdę. Chociaż nie jest to taki duży, taki jak w Gdańsku, ale robi wrażenie. W sali na samym dole możemy też podziwiać dawny tutaj, no to znaczy no niedawny, dawny to jest tutaj piec, a niedawny to tutaj filmik. Wyszliśmy na zewnątrz i widzimy tutaj taką łódkę i chatę z truso. Dla niewtajemniczonych truso to legenda Bałtyku. Takie hasło jest. A tak naprawdę truso to było miasto, które leżało nad jeziorem Drużdo. Jak ktoś płynął kanałem elbląskim, to prawdopodobnie płynął właśnie przez to jezioro. No, w Truso było to największy handlowy no, port, ale spłonął on po prostu. Przez wojny on spłonął i właśnie drugim największym portem po Truso był właśnie Gdańsk. Na wejściu do drugiego budynku od razu przywituje nas makieta przedwojennego Elbląga. To nie jest ulica Stary Rynek, tylko to jest takie no, drugie miasto, bo Elbląg
miał takie trzy ogniwa. Pierwsze to Wyspa Spichrzów, drugie to Stare Miasto, a tutaj no to była taka średniowieczna, taka bardziej no biedniejsza część miasta Elbląga, a przed wojną stał właśnie tutaj taki bardzo ładny budynek. Potem schodzimy do takiej piwniczki i widzimy taką bardzo fajną wystawę o Truso. Truso to takie no bardzo stare miasto, tak jak już wam mówiłem. No niestety spłonęło. Potem wchodzimy do miejsca, gdzie znajdują się dawne wykopaliska ze starówki elblońskiej. I tak samo jak z tym domem. Takie samo przejście. Naprawdę, no super. Na przykład zobaczcie, że tutaj jest no jakieś dzbanki dawne. No super, to jest naprawdę. Ale też bardzo no nisko sklepienie jest. O, tutaj można zobaczyć jakieś różne te, jakieś nawet kości tu są, cegły, no super, naprawdę. Super, że tutaj właśnie są takie dawne cegły, wszystko. Można się poczuć naprawdę super. Oj, tu jakaś czaszka leży. Obok jakiegoś też dzbanka. W gablotach mamy jeszcze tutaj czaszki i jakieś porozbijane naczynia. A w następnej sali możemy zauważyć film, jak dawniej wyglądało miasto Truso. A obok jest makieta. Na piętrze możemy zauważyć, jak wyglądał Elbląg po wojnie. No, nie najlepiej. Weszliśmy z muzeum i trafiliśmy na to, jak prawdopodobnie kręcą jakiś film historyczny. A teraz czas na najbardziej znaną atrakcję Elbląga, czyli ulicę Mostową. Jest to no taka ścieżka, która łączyła kilka kościołów. Kościół, który znajdował się gdzieś, a tam kościół, a raczej katedrę, i dawniej jeszcze szło do kościołu, który stał przy murach miejskich, przy ulicy Kuśmierskiej. Teraz wyjeżdżamy z Elbląga i jedziemy do małej miejscowości o nazwie Raczki Elblońskie. No i dojechaliśmy do Raczek Elblońskich i tutaj znajduje się najniższy punkt w Polsce. 1,8 metra pod poziomem morza. Teraz podsumowanie Elbląga i Raczek Elbląskich. Punkt pierwszy, architektura. Architektura, no te plomby, które pozostały po tym starym mieście, są ładne, no ale mogły być to kamienice. Dlatego dajemy 9 punktów ze względu na to takie muzeum. Któremu dajemy 10 punktów, wiem, że muzea nie są w tym naszym rankingu podsumowania, ale naprawdę dajemy mu 10 punktów. Trzeba to zobaczyć, naprawdę trzeba. Punkt drugi, zieleń jest, no dużo tak. Dajemy 9 punktów. Klimat. No, klimat zawsze się zastanawiam nad klimatem. Jest on dobry, dajemy 9 punktów.
I zadbanie, no zadbanie jest też bardzo dobre, dajemy też 9 punktów. Trzymajcie się, to było na tyle i pa, pa!